Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, najmocniej przepraszam, że nie nagrywałem tyle czasu, ale miałem swoje powody. Po pierwsze, byłem bardzo zmęczony. Po drugie, co zaraz wyjaśnię, tylko najpierw przejdę do tego punktu numer jeden. Jak Państwo wiedzą, to były takie szalone trzy dni. W pierwszym dniu była apelacja pana we Wrocławiu. Oczywiście sąd utrzymał wyrok. Dokładne informacje na moim facebooku Samczeruno, tam zapraszam, tam toczy się, można powiedzieć, moje życie wewnętrzne, takie facebookowe. Nie na Facebooku Marek Kotoński, bo ten facebook też mam, tylko na Facebooku Samczeruno. Potem było przesłuchanie kolejnego dnia, potem następnego jechałem do Wrocławia na proces z panem. Januszem, więc to były takie trzy dni, zwłaszcza ten ostatni dzień, kiedy no, byłem we Wrocławiu, spóźnił się pociąg, godzinę czekaliśmy na peronie, w związku z tym naprawdę dało mi to wycisk. Mógłbym nagrać, ale po prostu taką odczuwałem wewnętrzną potrzebę, żeby po prostu nie nagrywać. Oglądałem sobie filmy, rozmawiałem z przyjaciółmi, grałem sobie w moją ulubioną grę, Darkest Hour, czyli taki mod do gry Herco Firon 2 po prostu można by powiedzieć, że się bawiłem no to taka zabawa jak można by porównać em, Izbę Wytrzeźwień do Izby Lordów ale, no ale powiedzmy, że to taka zabawa jak dla IBS-owca w miarę ok e, także a ostatnie 3 dni e, mam problem z zębem, e, strasznie mnie boli dopiero wczoraj to zatrzymałem dzięki pyralginie, inne środki przeciwbólowe nie działają czasem tak mam raz do roku, że i to jest ząb po kanałowym leczeniu, więc on jest cały czas otwierany, zamykany, nie wiadomo co tam zrobić. No, strasznie mnie rozbolał, nie można się do niego dotknąć w ogóle, mimo że jest martwy. Jak to się mówi, był taki horror, martwe zło. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, pragnę na początku audycji ja Państwu powiem, że ja naprawdę to jest, zaczynam teraz to co Państwo słyszą, to jest 15, 20 wersja. Ja już jestem naprawdę zmęczony. Bo co nagrałem, to albo się zająknąłem, albo coś złego powiedziałem, albo raz mi się beknęło. Niestety, jak się około tygodnia nie nagrywa, to człowiek wypada z takiego nawyku. No, trzeba nagrywać codziennie, systematycznie, trzeba ćwiczyć. Nie może być nawet dnia przerwy, nawet krótka audycja, ale żeby była. Tak więc, szanowni Państwo, chciałbym podziękować wszystkim osobom, które były ze mną we Wrocławiu. Dziękuję za wsparcie i Wasze towarzystwo. Przepraszam też, że nie można było wejść do sądu. Była bardzo miła pani policjantka w sądzie na Bramce, jeśli to tak można powiedzieć. No, prosiłem, negocjowałem, no, ale się nie udało. Także sam musiałem wejść na górę. No, ale ja już jestem dorosły chłopak, to się nie boję. Tylko szkoda, że wy musieliście czekać. No i wielka szkoda, że śpieszyliśmy się na dworzec, a okazało się, o czym ja zupełnie nie pomyślałem, bo przecież ja jestem wytrącony z takiego normalnego trybu życia, że przecież są wakacje, są straszne opóźnienia na, jeśli chodzi o kolej i ponad godzinę było opóźnienia na mój pociąg, więc gdybym wiedział, że będzie to opóźnienie godzinę czasu, to by się gdzieś skoczyło na dłużej we Wrocławiu i nie wiem, jakoś fajnie się spędziło czas. Także podróż też taka była, pociąg był wypełniony, bardzo dużo ludzi było, także byłem przyzwyczajony, zawsze te pociągi były puste i powiem Państwu, że wracałem i w przedziale było oprócz mnie pięć, tak, pięć, bo jest sześć miejsc, pięć młodych dziewczyn, a ja już byłem spocony, wprawdzie ja przyjechałem w szircie w Adidasach, a w plecaku wziąłem taki większy plecak, miałem koszulę do garnituru, ładnie złożoną, i miałem buty do garnituru, a spodnie nie nałożyłem dżinsów, tylko takie spodnie, które pasują do ciemniejszych Adidasów i pasują do eleganckich butów. To są takie spodnie, jak to się mówi, do tanca i do różanca. Kupiłem je tam kiedyś, dwa lata temu, czy trzy, razem z tymi garniturami wszystkimi. Więc było elegancko. Potem sobie już zmieniłem, jak wracałem Adidasy, zostałem w tej koszuli. Ale wiadomo, było gorąco, byłem spocony. Ja to się źle czuję, jak z kimś jestem w przedziale, czy... Czy gdzieś przy ludziach muszę być świeżutko umyty, zęby umyty, a tutaj no po całym dniu spocony? Także praktycznie nocnie przez pana, no w sumie to dwie noce. Także wracając do tematu, już, już państwu kończę te ogłoszenia, ale to jest taka sprawa ważna. Trzymam sobie tu kartkę w ręku. Następna rozprawa na 99% to już będzie ostatnia we Wrocławiu. Także ze świadkami strony muszą przyjść. To będzie już Państwu mówię, 4 października godzina 13 sala numer 274. 4 października, godzina 13, sala 274. Sąd przy ulicy Podwale 30, oczywiście we Wrocławiu, także zapraszam. Nie wiem, czy już będzie odczytany w, w trakcie tej rozprawy wyrok. Czy wyrok będzie później, ale to już będzie na, na 99% ostatnia rozprawa. Więc Państwa zapraszam i teraz przejdźmy do audycji, która będzie ściśle powiązana z tym, co zrobiłem ostatnio. Jak Państwo wiedzą, systematycznie Państwu mówiłem, ględziłem, jak niektórzy powią, powiedzą, przepraszam, powią, powiedzą, oczywiście. Chciałem stworzyć kanał historyczny i ględziłem o tym chyba dwa miesiące. Co mnie powstrzymało? No, na pewno nie brak tematów, ponieważ tematów do. Mówienia na tematy, zwłaszcza o II wojnie światowej, to mi w ogóle nie brakuje i nie będzie brakowało, taką przynajmniej mam nadzieję. Natomiast nie widziałem, jaką temu kanałowi dać nazwę. Oczywiście chodzi o kanał na YouTube. I powiem Państwu, że to mnie tak blokowało. To jest właśnie najgorsza rzecz. Podjąć decyzję, która będzie przez lata, bo mam nadzieję, że ten kanał nie podzieli losu innych moich pomysłów, gdzie wiadomo, że. Ja mam tak zwany słomiany zapał, i na przykład, jak stworzyłem ten kanał Marek Gra w gry, mogą sobie Państwo zajrzeć. Kupiłem za masę kasy, tak, bo kupowałem najnowsze gry. Grałem z kamerką i potem nagle odcięło mi zupełnie zainteresowanie tym. Miałem już dosyć. No bo to się trzeba przygotować, przebrać, tak. Nie mogę być głodny, nie mogę być przejedzony. Trzeba w określonej godzinie, a tu zaczyna pies czekać, a to to, a to tamta, to trzeba coś zrobić i dwie godziny grać w grę, a ja gram w, w gry naprawdę kiepsko, więc byłem już tym zmęczony, po prostu tak kilka godzin codziennie, więc myślałem, że to będzie fajna zabawa, ale nie jest mi to przeznaczone, ja po prostu lubię poruszać jakieś tematy, które poruszają jakąś ważną strunę, strunę przepraszam, w Państwa duszy, a gra, może do tego kanału wrócę, w każdej chwili mogę wrócić, nie zacząłem grać w Red, kurde, RDR2, tą grę Rockstar. Nie wiem, jak teraz wymówić, nie pamiętam nazwy, Red Dead Redemption, tak? Tak, także Red to czerwoni, Dead martwi, a Redemption to redemptoryści z Torunia, czyli czerwoni, martwi, redemptoryści, jakoś tak, oczywiście żartuję. Suchar, tak zwany. Tak więc gry tej nie ruszyłem, więc jeśli ją poruszę, to może będę to nagrywał na tym kanale. Więc mam nadzieję, więc mam nadzieję, że nie będzie jak właśnie z tamtym kanałem z grami i nie będzie to słomiany zapał, mam nadzieję, że nie, bo to już nie będzie z kamerą, prawdopodobnie z kamerą wśród zwierząt, czyli tutaj ze mną. Mam nadzieję, że to znaczy nie mam nadziei, tylko chyba nie będę robił tak jak miałem pomysł, żeby się poruszały obrazki w trakcie. Wprawdzie nie umiem tego robić, no ale to jest w programie Shotcut, czy tam bym się douczył, w gasie, bo kiedyś kupiłem w promocji. Nie jest to trudne, natomiast jest to upierdliwe, bo jeśli audycja na przykład by trwała, no strzelam 40 minut, i trzeba by na przykład, tu mówię o tej postaci historycznej, tu o tej, tu o wojnie, no i trzeba znaleźć obrazki, więc tych obrazków co najmniej 100-200, tak, na taką krótką audycję. Porozmieszczać je na tej osi czasu w programie, co chwila zapisywać, żeby nie wywaliło programu, różnie to bywa każdy kto zajmuje się takimi rzeczami, wie, że kiedyś coś musiało walnąć i człowiek stracił godzinę, dwie, czy czasem więcej pracy. No ale najgorszą rzeczą są prawa autorskie, tak, dlatego, że w prawie autorskim jest tak, że zdjęcie, które ma powyżej 70 lat już traci wszelkie prawa, można je wykorzystać. Natomiast są tacy, co je wykupują od różnych osób prywatnych, no tam jest jakoś tak prawnie zrobione, że nie wiadomo do końca jak to robić. I chyba tak jak widzę, że inni robią na swoich kanałach, o Fionusia, szczeka to chyba jest tak, że ludzie biorą z Wikipedii, bo Wikipedia chyba nie płaci za te zdjęcia, tylko bierze je właśnie. To się chyba domena publiczna nazywa czy jakoś tak. Więc być może można z Wikipedii zdjęcia ściągać, nie, potem to trzeba będzie te zdjęcia powiększać. One są często w małym rozmiarze, rozdzielczości, więc będzie kiepska jakość. No to jest po prostu robota. Więc jeśli ja miałbym do audycji 30-minutowej jeszcze dokładać kilka godzin montażu tego, a ja tego w ogóle jeszcze nie umiem robić, no ale tak 60-100 zdjęć połączyć razem, tak, no to nie może trwać to 5 ani 10 minut. Może ktoś jest doświadczony, robi to wiele lat i zajęłoby tu mu to, przepraszam, mniej czasu, no ale jednak takie zdjęcia trzeba przenieść, tak? Najpierw trzeba zmienić rozmiar, tak? Każdemu zdjęciu potem je przenieść do programu. Najpierw bierzemy audycję, odsłuchiwać trzeba na bieżąco i w określone widełki czasowe, gdzie mówię o jakimś temacie, rozciągać zdjęcie na tej osi czasu. No, czyli to nie może trwać paru minut, no to jest po prostu fizycznie niemożliwe. Dlatego też, szanowni państwo, na początku będę nagrywał tak jak na Radiu Samiec 2, czyli zdjęcie statyczne i to, co mówię. I teraz powiem państwu, do jakich wniosków doszedłem. No i właśnie tu mam taką prośbę. Ja wczoraj stworzyłem ten kanał, na razie nic na nim nie ma. Szczerze mówiąc, chciałem coś wczoraj nagrać, ale się po prostu stresowałem. Więc, jak Państwo wiedzą, rzadko Państwa o to proszę. Wkleję link, w komentarze będzie przypięty w opisie. Bardzo Państwa proszę, jeśli moglibyście dać subskrypcję, dzwoneczek. Wtedy będą Państwo informowani, czy coś na ten kanał wrzuciłem. Będą Państwo mieli informacje. Może dzisiaj coś wrzucę, może jutro. Postaram się dzisiaj, ale autentycznie się stresuję. Wprawdzie już latami nagrywam i występuję, ale mimo wszystko, przy pierwszych projektach, czy jak zaczynam coś mówić, nawet na radios odczuwam stres. A tutaj, ponieważ jest nowy kanał, to ten stres jest dość spory. Ja się po prostu boję zacząć, ale na pewno przełamię ten stres, bo tak to robię od lat i jestem z tego później zadowolony. Tylko cały czas już w głowie. Muszą Państwo widzieć, że Państwo mogą powiedzieć, że wyluzuj Marek, nie przejmuj się. No ale jak się kilkanaście lat, wszystko co człowiek zrobi jest krytykowane. To jest automatycznie, ja mam w głowie, jak coś robię, to od razu się pojawiają możliwe konsekwencje, bo one na pewno będą. Są moi krytycy, którzy o to dbają, żeby cały czas, żebym się nie czuł za dobrze. Więc do danego materiału o II wojnie światowej. Już sobie wyobrażam, co będzie, że ten temat był masę razy, że to było, że to bez sensu. To wiadomo, to jest przy wszystkim, co tworzę od lat, jakoś potrafiłem urosnąć od zera, mimo tego skrzeczenia gadania. Ja taki temat mam na początku o narkomanii Adolfa Haborodo. Ten temat jest bardzo rzadko opisywany na YouTube, co sprawdziłem. Więc to chyba będzie taki pierwszy temat. Mam nadzieję, że będzie to krótka audycja. Na początek chciałbym się po prostu tak no, dobrze poczuć na tym kanale. Więc wkleję Państwu link do tego kanału. Bardzo proszę o subskrypcję, dzwonek. Będą Państwo na bieżąco informowani, czy coś tam na ten kanał wrzuciłem. Jeśli macie Państwo jakieś uwagi do tego kanału, to bardzo proszę. Wszelkie uwagi, wszelkie informacje, będę za nie bardzo wdzięczny. Taki, mam nadzieję, dostanę pozytywny kop od Państwa. Oczywiście wirtualny, tylko <laughs> dobrze. No i chciałbym Państwu powiedzieć, że tak jest to taka mądrość, o której wiem, ale z którą sam, jeśli wprowadzić ją do realnego życia, miałem duży problem. Chodzi o to, że tak naprawdę to tak jak tworzyłem kanał Marek Gra w grę, przepraszam, bo zrobiłem przerwę dla Państwa, minęło pół sekundy, dla mnie około 7 minut. Tak więc to, co właśnie też na tym kanale Marek gra w grę, to jest bardzo ważne, że tak naprawdę nazwa i wygląd youtubera nie ma aż tak dużego znaczenia. No ktoś z Państwa może powiedzieć, że wygląd to wszystko i tak dalej. Nie w temacie twórczości. Powiem Państwu tak. Nazwa, na którą ja straciłem dwa miesiące, zamiast nagrywać fajne rzeczy, bo przecież. Pasjonuje się drugą wojną światową i troszkę na ten temat wiem. Oczywiście do historyków na YouTube nawet się nie umywam, ale tutaj i tak każdy mówi na zadany temat, więc przed tematem mogę sobie doczytać, uzupełnić wiedzę, więc tu nie jestem wcale na takiej złej pozycji. Poza tym jest sporo tematów, które mam w miarę dobrze e, ogarnięte. Nazwa, czyli straciłem dwa miesiące, dwa miesiące przepraszam, na szukanie nazwy. A nazwa nie jest tak ważna. Nawet wygląd YouTubera nie jest tak ważny. Oczywiście nie będę Państwu dawał przykładów, żeby ktoś się na mnie nie obraził, czy nawet mnie nie pozwał. Ale jak Państwo wiedzą, są znani youtuberzy, na przykład w Polsce, już nie mówiąc o zagranicy, którzy mają ponad milion subskrypcji, a ani nie są tak zwanymi czadami, ani nie są wysocy, a czasami używając takich nor normalnych słów, są brzydcy. Mówię tu o mężczyznach, bo kobiety to zupełnie to inaczej działa u kobiet. Więc to nie jest kluczowe. Kluczowe jest budowanie więzi z odbiorcami, ze swoją społecznością. Kluczowe jest podejście. Kluczowe jest to, żeby tak no, nie farmazolić tak jak ja przez dwie godziny, co można w 10 minut powiedzieć, no to jest moja straszna wada, ale pracuję nad nią. I to jest ważne. A nie nazwa. Na przykład, jak patrzymy na bardzo znane kanały, tak zacząłem patrzeć na znane kanały w Polsce, bardzo dużo słucham kanałów historycznych, bo po prostu to lubię, to jakby państwo, no teraz patrzymy, jest potężny kanał, duży, jest dużo odbiorców, no i nazwa wydaje się fajna, ale ona nam wydaje się fajna tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ wiemy już, że stoi za nią jakaś pozytywna energia, fajna wiedza, fajne audycje, fajna muzyka w tle, no, i taki fajny, porządny człowiek, który to prowadzi. Więc, jakby Państwo tak sobie na przykład zanalizowali nazwy wielu znanych marek, firm, to te nazwy weszły, jakby tak powiedzieć, do społecznego krwiobiegu, ale jak tak pomyślicie nad nimi, bo teraz uważamy, że to jest coś normalnego, nie chcę mówić marek, żeby potem nie mieć problemów prawnych, to większość tych marek na początku, gdybyście nie znali tej marki, nie kojarzyli tego z czymś fajnym, z jakimś produktem fajnym, z jakąś osobą. Z jakąś firmą, z jakimiś produktami, to by Państwo często stwierdzili, że to nazwa jest do dupy. Czyli nazwa nie jest tak ważna. To, co jest ważne, to jest ten środek, to czym to emanuje. Energia, człowiek, temat poruszany, nisza, którą ten YouTuber, czy twórca, czy pisarz, czy malarz, czy rzeźbiarz atakuje, zdobywa. To jest ważne. To jest najważniejsze. Jeśli człowiek, który prowadzi kanał w tym przypadku, ale chodzi tak naprawdę o wszystkich możliwych twórców, jeśli taki człowiek będzie w porządku i będziemy fajnie się czuli przebywając z tą osobą, czy to z jego obrazem, czy to z głosem tej osoby, to nazwa nie ma znaczenia. Jakaby ta nazwa nie była, to tę nazwę skojarzymy z tą pozytywną energią i ona nam się będzie podobała, nawet jakby na początku się nam nie podobała. No, korci mnie bardzo, żeby powiedzieć o takiej marce. Ona jest chyba niemiecka, która kojarzy się z procesem defekacji, ale nikt się z tego nie śmieje. No, zostało to przyjęte do, do, do szerszej wiadomości. Czyli, czyli nie zwracajmy uwagi, tak jak ja straciłem prawie dwa miesiące na szukaniu nazwy, która tak naprawdę ma na pewno znaczenie, oczywiście. Ale jest to znaczenie bardzo małe. Oczywiście chodzi o to, żeby nazwa nie była jakaś obleśna, obrzydliwa, czy żeby czyjś praw nie łamała. Jeśli jest to normalna nazwa, to gwarantuję Państwu, nawet jeśli będzie głupia, to jeśli Państwo będą w porządku, yy, będziecie tworzyli no tak no, dobrą aurę, dobrą energię, tak? No tak się mówi, to jest takie słowo opisujące, że człowiek się fajnie czuje słuchając kogoś. To wtedy każda nazwa jest możliwa. Na przykład ja miałem taki pomysł, żeby ten kanał nazwać. Uwaga, mogą się Państwo zaśmiać Historia bez gumy. I powiem Państwu, że jak Państwo pamiętacie moją twórczość, jak było jeszcze kilkanaście lat temu, aż się robię czerwony, tak? No bo wiadomo, w sądach z moimi krytykami oni cały czas albo czytają, albo ja muszę czytać te moje opowiadania, jak to porno opowiadania, tak? Gdzie tam idzie nauczyciel z maczugą, tak, i, i zakonnice są, i on tam z tymi zakonnicami tam przytula się, tak, całuje je, powiedzmy, i to w sądzie jest później czytane, żeby pokazać, że ja jestem złym człowiekiem. Przecież to są opowiadania, no na przykład w Playboyu, który czyta, ja nie wiem jeszcze, czy Marka Playboy istnieje w ogóle na rynku, no który czyta dużo ludzi, tak, znanych w Polsce, no to takie opisy, takie historie, no też są, tak. Także szanowni państwo, no znam taką osobę, która właśnie to też jest przykra historia pewnemu takiemu blogerowi. Mówił przez rok czasu, że będzie pisał w Playboy, oczywiście go szukali, no bo to trochę nie, trochę za wysokie progi. Szkoda, że uwierzył, tak aż nie lubię tego blogera, na no, mi głupio było, tak, że to tak rok powtarzał, czy pół roku, tak, no aż mi głupio było, że tak, no został wystrychnięty na dudka. Szanowni państwo, Właśnie z tym mi się trochę playboy kojarzy, ale to stare dzieje. Więc, szanowni państwo, nawet jak zobaczycie na wygląd twórców nie każdy pisarz czy twórca jest przystojny, wysoki, piękny, atrakcyjny, bogaty, tak, ma super białe zęby, nie wiem, super gęste włosy, przeszczepione z dupy czy z łona przepraszam za brzydki wyraz. Ale wracając do tematu gdyby to było jeszcze kilkanaście, może 9-10 lat temu osiem nawet może. No to ja chętnie taki kanał bym zrobił Historia bez Gomery. Teraz nie mogę, bo najbliższe lata spędzę w sądach, by, byłoby mi to bezostanie wypominane. Więc nazwa musiała być z tych grzecznych. I powiem Państwu, że tę nazwę no miałem od początku. No i w końcu wybrałem taką nazwę, która nazywa się Hi Historia. Taką nazwę wybrałem Hi Historia, i tam sobie dopisałem później w opisie, że to jest Hi od historii. Ponieważ historia, no jest chichot historii, tak? Historia jest pełna spisków, pełna zdrad, pełna sukinsyństwa, żeby nie powiedzieć gorzej. Dlatego tak ujęło mnie to chichot historii. Chciałem jeszcze dać nazwę kanału bardzo fajną, która walczyła z tą chich historią, czyli historię piszą zwycięzcy, ale jest za długa. Chichot historia, każdy zapamięta, bo na początku jest chichot. Chichot historii, chichot historia. Czyli nazwa kanału to ich Hi historia. Nie da się tego w YouTube, w YouTube, przepraszam, jeszcze znaleźć, bo nie ma tam żadnej audycji, więc muszą Państwo wejść z linka, którego oczywiście podam. Także no, nazwa na początku, na której się skupiłem, nie ma żadnego znaczenia. Jeśli kanał będzie fajny, jeśli ja, jako twórca, postaram się, żeby, żeby Państwo ten czas na tym kanale, który spędzicie, żeby to był czas fajny, żebyście. Szanowni Państwo, no miło czas spędzili swój. Żebyście jakiś profit mieli, żebyście jakąś przyjemność mieli, żeby Państwa ciekawość została zaspokojona w jakiś sposób, no to wtedy nazwa nie ma znaczenia, bo i tak ją skojarzycie pozytywnie. Jeśli natomiast będę zanudzał, będę się często mylił z faktami, bo wiecie, że ja do, do dat mam kiepską głowę i tak dalej, więc no to wtedy ta nazwa się skojarzy Wam czymś negatywnym. No to już teraz piłka, jak to się mówi, należy do mnie, tak? To teraz ja decyduję, co będzie dalej z tym wszystkim. No i jak Państwo zobaczycie na tym kanale, mój awatar to jest te moje zdjęcia, jak miałem tam 4 lata jestem w Muzeum Wojska Polskiego. I stoję właśnie, nie wiem co to jest, to jest chyba ruski niszczyciel czołgów potężny. Nie wiem czy to nie jest ten sług, chyba 152 zwiero, bo on się nazywał. Czyli stworzony do niszczenia kotów niemieckich, czyli tygrysa, tak naprawdę nie królewskiego, tylko bengalskiego bo to się mylnie mówi królewski, czyli tygrysa 1, tygrysa 2 i pantery, czyli zwieroboj to się bodajże nazywało. Właśnie nie wiem, musiałbym spojrzeć, bo nawet mnie to tak aż bardzo nie interesowało. Więc proszę Państwa tylko odpowiedź, czy, czy te zdjęcie ze mną przy tym niszczycielu czołgów dać jako główną grafikę kanału to, co jest na górze, ten prostokąt, bo tam na szybko po prostu umieściliśmy taki no, w, w zdjęcie pomnika, tak? Takiego z żołnierzami. Proszę o ocenę, czy to się Państwu podoba, czy nie podoba, czy coś zmieniać. Nadal jednak Państwu mówię, że najważniejsza jest zawartość, a to jest tylko i wyłącznie kosmetyka, no ale też ważna czasami. Także Szanowni Państwo, nie zwracajcie tak bardzo uwagi na te nazwy, na te grafiki. Wielu na przykład YouTuberów jest grubych, niskich i tak dalej. Mimo wszystko. Potrafili zdobyć gigantyczną popularność na YouTube. Już nie mówię co na Zachodzie, bo tam naprawdę idą w minione te subskrypcje. Natomiast jest sporo przystojnych, wysokich chłopaków, co nie za bardzo mówić umieją, albo nie umieją składać dobrze zdań, albo nie wiedzą o czym mówić. I taki niski, zarośnięty troll. Mówię to z całym szacunkiem, bo to są bardzo fantastyczni często ludzie. Tylko mówię tak troll w sensie, że, że mniej atrakcyjny od jakiegoś tam. Powiedzmy, no modela, tak, pseudo modela. I mimo wszystko miażdży go finansowo, jeśli chodzi o popularność, i tak dalej. Tak więc nie skupiajcie się za bardzo na zewnętrznych rzeczach, tylko na tym, co przekazać. I tak samo jest z kobietami. 100% czasu idzie w to, kobieta wkłada, żeby ładniej wyglądać. Oczywiście to jest ważne. Mężczyzna patrzy oczami. Oczyma. I tak jak mężczyzna patrzy na posiłek. Najpierw patrzymy jednocześnie, czy tam trochę później czujemy zapach, no ale potem dochodzi do konsumpcji, czyli liczy się smak, to czy nie zachorujemy po tym, jak się czujemy po posiłku. Więc kobieta powinna oczywiście dbać o zewnętrze jak najbardziej, ale najbardziej powinna dbać o swój charakter. Żeby być sympatyczna, żeby nie być zozą, żeby być wesołą. Bo chłopaki to lubią i nawet jak jesteś brzydulą, która mnie słucha, ale jesteś radosna masz taki fajny charakter, fajnie się można z tobą dogadać, nie wrzeszczysz, nie panikujesz, nie histeryzujesz, nie wymagasz Bóg wie czego, to masz bardzo dużą szansę na znalezienie naprawdę bardzo fajnego fajnego chłopaka. Polecam tutaj chłopaków, jak to można powiedzieć, ze swojej stajni, tak? No to nie ze stajni Augiasza, broń Panie Dobrej Boże, tylko ze stajni, tak jak się mówi, samochody wyścigowe, moje chłopaki z mojego forum, z mojej społeczności są jak Ferrari i jak Ferrari i Lamborghini, czyli szybkie chłopaki. Kiedyś polecam chłopaków z mojej stajni, to się tak mówi, że to tam Formuła 1 ze stajni, tam jakiś Mercedesa na przykład, tak? czy Audi. Czyli ze stajni mówię w pozytywnym sensie. I kiedyś zrobiłem sobie takie jaja, napisałem artykuł, że na przykład, jak bardzo kochacie jakąś dziewczynę i chcecie, żeby ta bliskość dusz, której doznajecie, nie była ograniczona przez lateks, przez podły lateks. Wiadomo o co chodzi, jak nie wiadomo o, to, o co chodzi, to wiadomo o co chodzi, to wtedy pytacie dziewczyny, czy jakbyś miała siebie ocenić, no to jesteś jak trabant czy jak Ferrari? No, dziewczyna oczywiście mówisz jak Ferrari. No to wtedy mężczyzna powinien powiedzieć: Skarbie, ja do Ferrari, do Ferrari się nie wchodzi w kaloszach. <noise> Także to taki suchar był. Oczywiście używajcie lateks jak najbardziej, to jest. To ja nie zachęcam, żeby nie używać, tylko tak mówię, że to takie było dla jaj powiedziane. No, dla jaj, no dokładnie dla jaj. Czy <laughs> to dwuznaczne wszystko. Także, szanowni państwo, no to by było na tyle, przepraszam, może trochę się jąkam ale naprawdę ten ponad tydzień nie nagrywania, naprawdę miesiącami nic się nie dzieje w tych sprawach są nowych, a potem trzy dni, jeden dzień po drugim. To tak było w zeszłym roku, tak? Miałem rozprawy, chyba, czekajcie, gdzie to było? We Wrocławiu. Potem dzień wolny, a potem kolejny dzień w Częstokowie rozprawę. I to tak jest, że tu było trzy dni pod rząd, były emocje silne, dlatego po prostu no to jest, no to jest sporo, spory wysiłek dla mnie. Także i nerwowy, i fizyczny także. No ale sobie odpocząłem, czuję się w miarę ok. Mam nadzieję, że skoszę dzisiaj trawnik. Mam nadzieję, że wczoraj padał deszcz. Chciałbym dzisiaj to zrobić, bo już zarosła, zarosła ta trawa. Także może dzisiaj się trochę wyżyję na kosiarce. Znaczy no nie na kosiarce, tylko na trawie. No w sumie do trawy nic nie mam. Po prostu wyżyję się kosząc trawnik. Także szanowni Państwo, mam nadzieję, że przez ten tydzień u Państwa wszystko jest ok. Że powodzi się Wam w życiu, że zdrowie zwyszkuje, pieniążki zwyszkują. Przypominam o tym, że jest cały czas akcja otwarta, mecenat nad książką, papierowym wydaniem. Powiem Państwu szczerze, jedna osoba do tej pory wpłaciła 1000 złotych, także czekam na kosztorys, czekam na okładkę, więc pewnie w 2-3 tygodnie wersja papierowa będzie. Ale o tym nagram audycję. Przypominam Państwu, że to jest jeszcze dostępne. Może ktoś nie usłyszał, jak ktoś chce na pierwszej stronie mieć swoje nazwisko z jakimiś tam życzeniami w książce papierowej. W 33 takich edycja 33 będzie, czyli 33 nawyki miliardera, wersja limitowana książek, 33 egzemplarze. No, ale niestety nie będzie takiego y, trójcy kombo, że za 33 zł. Niestety chciałbym, ale to niemożliwe. Także, szanowni Państwo, to, to wszystko. Mam nadzieję, że będę codziennie nagrywał. Zapraszam na ten y, mój nowy kanał. Proszę o suba trochę ze wstydem, bo wstydzę się zawsze o to prosić. No, ale fajnie by tak wyglądało na początku, jakby chociaż te 2-3 suby ktoś dał. Tak wiadomo, że ludzie niechętnie dają te lajki, suby, ale żeby chociaż było ze 2-3. To już byłoby fajnie. 4, może o 5 nawet nie myślę, bo to. No zobaczymy, jak to będzie. I zapraszam Państwa do mojego sklepu strefasamca.pl i do zakupu książek i nagrań. Dziękuję Państwu za wysłuchanie. Przepraszam, że tak było długo. Miało być maks 5 minut. No, nie wyszło. Z Panem Dobrym Bogiem. Chłop w dom, Bóg w dom. Życzę Państwu miłego dnia, pełnego sukcesów, radości i pieniążków, bo to przecież najważniejsze ponoć. Pozdrawiam jego dnia. Cześć.